Podczas sanitarny. November X-ray Alfa. Dzień dobry. Dzień dobry, Alfa. Słucham cię, Gocław. X-ray Alfa z Gdańska na Gocław. Aktualna pozycja za Kroczym. Wysokość 300 z widzialnością. Proszę warunki lądowania. U mnie wiatr z kierunku 150, 25 na godzinę. Widać 2 km. Lądowanie na kierunku 110. Ciśnienie 744,6. Zgłoś prostą Gocław. Zrozumiałem. Ciśnienie 744,6. Lądowanie na 110. Zgłoszę prostą. X-ray Alfa. Prawidłowo, Gocław. Lądować Gocław. November jak ty Alfa na prosty. Możesz lądować. November jak ty Alfa na ziemi. Zapiszemy o 14.20 koło pod hangar. Dziękuję. Miał pan szczęście, że pan zdążył. Góra idzie. Schowam ją do hangaru. No, jeszcze godzinka i fajrant. Cały dzień byłem w powietrzu. Dziś już nic nie złejemy. Wie pan, odpuka diabeł nie śpi. Zdawało mi się, że traci paliwo. Dławi się, pyk, pyk. Nie słyszałem, ale za dużo spalił. Chwileczkę. Co pan, panie dyrektorze, ja sam. No i po co już się pan urządził? Nie szkodzi, panie Prądyński. Trzeba dbać o żonę. Ja go narzeczoną, z posagiem. Panie doktorze, taki komunikat meteo na dzisiejsze popołudnie, że zamykamy budę. Dopiero teraz, co? Jak ja kończę dyżur, to się zaczyna śnieg, mgła, trzęsienie ziemi i gradowicie. Szczęście to ma moja nowa koleżanka. Co koleżanka? No koleżanka, kobieta. Dama. Widział ją pan? Dzisiaj jeszcze nie. Dzisiejsze damy zjawiają się zawsze po ostatnim dzwonku. Widać, że pan nie przebywał w wyższych sferach. No, ja w dość wysokich. Mgła. Ładuje się nad Wisłę. Może ma pani 2 złote? Nie mam 2 złotych i bardzo mi się śpieszy. Niech pan daje, ile pan ma. Proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
mnie. To niezbyt czyste. No tak, płaszcz pan załatwił. A może przenieść? Nie, dziękuję, niechże pan idzie. Co to za stworzenie? To pani jeszcze nie poznał? Właśnie miałem okazję. To nasza nowa pani doktor, proszę. Mam nadzieję, że jest taka zdolna jak pyskata. Dzień dobry, panu Teresu. Dzień dobry. Proszę bardzo. Jak to miło, że zdecydowała się pani jednak wpaść do nas. Chyba się nie spóźniłam. Przyzwyczajam się. Okropny deszcz. Dziękuję bardzo. Na wszelki wypadek zostawiam pani swój numer telefonu. Dziękuję. A gdzie jest wasz dyrektor? Chciałabym go wreszcie poznać. A właśnie... Właśnie lądował przed chwilą. Nie ma tu większego lustra? Obawiam się, że nie znajdę dla pani. Do zobaczenia. Do zobaczenia, do widzenia. Janeczka? Dzień dobry, tak, Teresa. Mhm. No, z dyżuru, dumnie brzmi. Nie. Nie masz czego zazdrościć. Uciekł mi przegląd filmów japońskich. Tak, czytam. A poza tym nuda. I dość prymitywnie. Tak. Wiesz co? Przepraszam cię na chwileczkę, zadzwonię później, muszę tu kogoś podkręcić, tak. Pa, pa. Przepraszam, czy mógłby pan nie dotykać wszystkiego po kolei? Ręce mam czyste. Nie wątpię, ale instrumenty są sterylne. Domyślam się. A w ogóle to albo pan nie pukał, albo nie słyszałam. Muszę panią uspokoić. Ja rzeczywiście nie pukałem. Herbata? Herbata? Można? Można. Co pani czyta? Kawka, listy do Mileny. O! Pan zna Kawkę? Trochę, ze słyszenia. A co pan czyta? Stoi na stacji lokomotywa, na głos. Pewnie swoim dzieciom. Dobry z pana ojciec. Sporadycznie. Jak pani doktor ma na imię? Pana to interesuje? U nas taki zwyczaj, że ludzie są ze sobą blisko. Ale nie za blisko. Nie za blisko. Teresa. A pan? Wiktor. Nie nosi pan obrączki? Boję się wyładowań elektrycznych. Co za przezorność. A teraz proszę sobie stąd iść. Tu jest ambulatorium. Pani chce sobie spokojnie poczytać. Zapalić. Nie wolno? Tu jest ambulatorium. Nie wolno, ale można. Kawka z herbatką. Bardzo przyjemnie. Aha, jeszcze jedno. Jak się pani u nas podoba? Pana to również interesuje? To najwięcej.
Prywatnie czy służbowo? I tak, i tak. Powiem panu szczerze. Mam nadzieję, że uda mi się bardzo szybko znaleźć coś ciekawszego. Panie dyrektorze, zamiejscowa do pana Krosno. Nie znam nikogo w Krośnie, przysięgam. Jakaś dziewczyna zaplątała ci się w Beskidzie. Halo? Kto mówi? Sławek? Jaki Sławek? A, pan Sławek, dzień dobry panu. Co pan robi w Krośnie? Tak, słucham. Nie, niemożliwe, zamykamy lotnisko. Mgła, mgła i mrzawki, opady ciągłe, widzialność 800 metrów. Jak u was? Też mglisto, no sam pan widzi. Co możemy poradzić, jak jest mgła? Tak? Ciężki przypadek poparzenia. Szpital powiatowy nic nie może poradzić. Za parę godzin będzie za późno. Mógłby pomóc Instytut Hematologii w Warszawie. Proszę poczekać przy aparacie. Krosno pyta, czy przylecimy. Przecież zamykamy lotnisko. A Okęcie będzie przyjmować? Sprawdźmy warunki w Krośnie. Zadzwonię do strefy. Sprawdzamy warunki, panie Sławku. Tu dyżurny sanitarny. To chwilę potrwa. Ten poparzony to kto? Ktoś z rodziny? Tak, dziękuję. Pacjent pański? Też nie. Lotnisko w Krośnie zamknięte. Beznadziejnie. Halo, mamy wiadomości. Niestety nic z tego. Pan rozumie, w tych warunkach nic nie możemy poradzić. Bardzo mi przykro. Do widzenia panu. Obawiam się, że jako początkujący lekarz nie wybrałam najlepiej. W ciągu paru najbliższych lat albo się czegoś nauczę, albo zostanę gryzipiórkiem wypisującym skierowania do specjalisty. Też jakaś umiejętność. Wolałabym robić coś bardziej zbliżonego do mojego zawodu. Może i u nas zdarzą się okazje. Właśnie przed chwilą. Pan wyrokował o życiu pacjenta, chociaż to ja jestem lekarzem, nie pan. Niech mi pan powie, czego ja się tu mogę nauczyć. Geografii Polski. Tak, dziękuję. Proszę notować. Z powodu złych warunków atmosferycznych, to oficjalne zgłoszenie, ten sam wypadek. Lotnisko w Krośnie i Gocław zamknięte. Tak, odmowa. No trudno. No ale oba lotniska są zamknięte. No niestety. Tak. Tak jest. Dziękuję, do widzenia. Hasło na ratunek. Proszę łączyć z jednostką 127 Wołga. Dziękuję, czekam. Halo? Centralny Zespół Lotnictwa Sanitarnego. Proszę o połączenie z dowódcą. Dziękuję. Henryk? Tu mówi Wiktor, dzień dobry. Słuchaj, mam wezwanie do poparzonego. Przyjmiesz u was na lotnisku Morawę? No, zaraz będziesz miał potwierdzenie oficjalne. Dobra, już się rozłączam. Pani Tereso! Co ty wyprawiasz? W razie czego sprowadzą nas na radar. Pamiętasz Henryka? Tego ze szkoły. Załatw, co potrzeba. Prądzyński, przygotuj żonę. Tak jest, zaraz zapalę. I lej pan pod korek, pogoda niepewna. Lecimy? Tak, zaraz. Niech pani ładuje, co potrzeba. Ale... Poparzenie trzeciego stopnia, kroplówka, środki nasercowe. Pani jest lekarzem. Wiem. Wie, a czeka. Tlen, koce. Termofory. No, za 3 minuty startujemy. Latała pani kiedyś? Owszem, karawelą do Belgradu. No proszę, dokładnie to samo. Trzeba zawiadomić Instytut Hematologii w Warszawie. Andrzej to zrobi. Dziękuję bardzo.
Tak. Zadzwonię też do tego doktora, który zgłaszał wypadek. Powiem mu, żeby wieźli chorego na lotnisko wojskowe. No, wytłumacz, gdzie to jest. Właśnie. I wezwij naszego lekarza. Niech tu siedzi kamieniem, dopóki nie przylecimy. Cześć. Cześć. Jaki stan? Trudno powiedzieć. Serce mocne. Cicho tam! Panie sołtysie, zróbcie porządek, bo pan doktor Ludzie, nie może pracować. Usuńcie się, no! No! Może jest tam ktoś z rodziny. Jaka u niego rodzina? Kto go znał? Nie tutejszy. Z miasta na letniaki przyjechał. Żeby właśnie wracał do chałupu po tej gitarze. Zawsze grał albo malował. No dobrze, ale kto go znał? I to wszystko przez kontrabas. Warto to było. Warto, dobrze grał, słyszałem. Ej, co ja mam napisać? Człowiek się spalił. Musi być notatka, żeby chociaż ktoś z rodziny wyżyje. Panem Bogiem nie jestem. Bobrówka przy telefonie, lekarz, słucham? Tak. Wiem, gdzie to jest. Zaraz wyjeżdżamy. Do widzenia. Samolot wystartował. Jedź wolno. Jasna mogiła z tym przejazdem. Panie Grzybek! Panie Grzybek! Otwórzcie tylne drzwi, duszno! Jak on się trzyma? Cały czas trzeba uważać.
Rannego wieziecie? Tak. Wszystkich puszczamy? Co znaczy wszystkich? Chory, doktor, ja i kierowca. Inspekcyjny pisał. Doktor, kierowca i karetka. Człowieku, po co ci ja i karetka, jeśli rannego mam wyrzucić do rowu? A spokojnie, obywatelu, kto mówi, że do rowu? A kto to taki? Ze wsi? Z miasta. Nie znam. Pyrkos! Tak jest! Odprowadź ich do dowódcy. No, szybciej, bracie. Jazda, jazda! Jak było? Jak w karaweli. Nie mówiłem? Bardzo pani miła. A ja się trochę zmęczyłem. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Jaki stan chorego? Krytyczny. Drogę mieliśmy z przygodami. Założymy kroplówkę. Dokumenty chorego. Nie ma żadnych. Nazwisko, adres. Nie mamy. A jeżeli trzeba, będzie zawiadomić rodzinę. Gość z miasta. Malował, grał. Zdaje się, Mirek. Jakie ciśnienie? Proszę. Spytajcie go słowo warunki. Pan jest kierowcą sanitarki? Proszę przynieść nosze z samolotu. U was mgła? Po drodze front burzowy? Kiepsko. Czego się napijesz? Poproszę kawę. Podajcie kawę. Nie masz się co śpieszyć. No przyleciałeś. Przyleciałem. No i co z tego? No nic nie poradzisz, sam widzisz. A kto to jest ten facet? Czy to ważne? Jasne, że nieważne. Ale czasami warto wiedzieć, dla kogo nastawiasz karku. Malował, śpiewał, grał. Mirek. Nic się nie zmieniłeś. Goslar zamknięty, mgła. Dla Okęcie to samo. Poproś o dane meteo. Dobra. Kroplówka założona. Co dalej? Chyba polecimy. Mógłby pan skorzystać z telefonu. Po co? Żeby zawiadomić żonę. Może się niepokoić. A może lepiej nie zawiadamiać? Co? A pani? Jako żona. Czyja? No, na przykład moja. Wolałaby pani wiedzieć? Wolałabym nie wiedzieć.
A pani doktor nie skorzysta z telefonu? Nie opowiadam się nikomu. Jest komunikat. Patrzcie, naradzimy się. Ma szansę, jeżeli pozostanie tu do jutra? Tutaj? Chyba żadnych. No, a jakie ma szanse w szpitalu w Krośnie? Może poczekać. Albo przewieziemy chorego do Instytutu Hematologii w Warszawie. Albo... Pan tam doleci? Dolecę. Pamiętaj, że po drodze masz front burzowy. Boczny wiatr porywy do 22. Samolot wytrzyma. A chory? A tego nie wiem. To już sprawa transportu lotniczego. Ja nie mam praktyki. Czekamy na pani decyzję. Ależ... Jakie jest pańskie zdanie, panie pułkowniku? Panie dyrektorze. A przecież chory jest w szoku i właściwie nie powinniśmy... Proszę mi pomóc. Przeniesiemy chorego z kroplówką. Weź, bo zmokniesz. Ale się, przyjacielu, pośpieszył. Postaw. Będę czekał na lotnisko, jakbyś miał zawracać. Beacon i światło włączone, pamiętaj. Dziękuję ci, stary. Ty się też nie zmieniłeś. Starcie Morawy, włączcie aparat na podsłuch stały. Boga 2, November Echo Alfa, proszę warunki startu. Ciśnienie 732,2, kierunek pasa 275, wiatr z kierunku 315 na godzinę, porywał do 22, Boga. Zrozumiałem, ciśnienie 732,2, start na 275, November Echo Alfa. Jak samopoczucie? Nieważne, lecimy. Trema jest? Trochę. W porządku. Wszystko w normie. November Echo Alfa, gotów do startu. Startować zezwalam. Po starcie w prawo. Startuję i w prawo, Echo Alfa. O 10 po pełnej. Zgłoś zajętą wysokość przelotową. Zrozumiałem. O 10. Wysokość zgłoszę. X-ray alfa. November X-ray alfa. Zająłem wysokość 1100. Kurs 355. Przechodzę na kontrolę obszaru. Do usłyszenia. Do usłyszenia, alfa. Życzymy powodzenia. Zaczekamy na wiadomości. Tętno słabnie, czy możemy lecieć niżej? Nie bardzo, to okolice Krosna, góry.
Jednak słabnie. Chyba tak. A pani, jak się pani czuje? Niech pani ją zlikwiduje. Wykluczone! Czy musi tak rzucać? Warszawa Kontrola, November X-ray Alfa. November X-ray Alfa, nadawajcie. Opuściłem poziom 1500, zgłaszam aktualnie 900. Kurs 30 stopni, silne turbulencje i burze. Bardzo źle słychać. November X-ray Alfa, możesz utrzymywać 900. Warszawa Kontrola, November X-ray Alfa. November X-ray Alfa, Warszawa Kontrola, słucham ciebie. Czy mogę przejść na łączność z Gocławiem? X-ray Alfa. X-ray Alfa, możesz, potem z powrotem na naszą. X-ray Alfa. Coś się dzieje z kroplówką. Gocław sanitarny, November X-ray Alfa. Jak mnie słyszysz? Gocław sanitarny, November X-ray Alfa. Jak mnie słyszysz? November X-ray Alfa, słyszę cię bardzo źle. Długo jeszcze? Gocław sanitarny, November X-ray Alfa. 55 minut po starcie z wodni. Wysokość 900 bez widzialności. November X-ray Alfa. Czekamy na ciebie. Beacon włączony. Na ile czasu starczy ci paliwa? Gocław. Na 2 godziny. Teraz przypuszczalnie w rejonie Radomia. Próbuję ominąć burzę od wschodu. Thank you.
w Warszawie? Nie wiem. Co z nim? Słabnie. Kocław sanitarny, November, ekstra alfa. Kocław sanitarny, November, ekstra alfa. November, ekstra alfa, słucham ciebie, Kocław. Czy ten beacon pracuje, alfa? November, ekstra alfa, beacon pracuje, Kocław. Kocław sanitarny. Mam kłopot z namiarem. Pewnie zakłócenia po burzy. Będę przebijał do ziemi, alfa. Kocław sanitarny, November, ekstra alfa. Z widzialnością ziemi. Prawdopodobnie rejon Kazimierza. Lokalnie bez mgły, alfa. Kazimierz nad Wisłą. Namierzyłem radiostację warszawską, zaprowadzi nas do domu. Trzeba zawiadomić szpital. Wiem. Słyszałem. Długo jeszcze? 5 minut. Boję się. Boję się, że... Kocław sanitarny, November, ekstra alfa. Nienormalne zużycie paliwa. Kocław sanitarny. Zawiadam cię, szpital. Będzie potrzebna reanimacja. Ekstra alfa. Zaraz przekazuję do szpitala. Powtarzam. Zaraz przekazuję do szpitala. Kocław. U was za 15 minut. Paliwa na pół godziny. Ekstra alfa. Czekamy, Kocław. Panie doktorze. Pół godziny, psia krew. A mgła coraz większa. Dziękuję. Zespół reanimacyjny proszony jest do izby przyjęć. Pogotowie wiezie ciężko poparzonego pacjenta. Powtarzam. Zespół reanimacyjny proszony jest do izby przyjęć. Pogotowie wiezie ciężko poparzonego pacjenta. Kocław sanitarny, November, ekstra alfa, przebijam w dół. Wysokość 200, kierunek 340, za 4 minuty u was.
Alfa. Wysokość 80 metrów. Nie widzę ziemi. X-ray Alfa. Jesteś nad nami. Nie ryzykuj niżej. Jak długo jeszcze? Niedługo. Śpiesz się, jest niedobrze. Bardzo niedobrze. Kończy mu się paliwo. Nic z tego nie będzie. November X-ray Alpha, będziesz siadał na Okęciu. Przejdź na łączność ze zbliżaniem. Częstotliwość 128,8. Małe komplikacje, lecimy na Okęcie. Warszawa zbliżanie. Sanitarny November X-ray Alpha. Warszawa zbliżanie. Sanitarny November X-ray Alpha. November X-ray Alpha zbliżanie, słucham. Chory na pokładzie, mam trudności z lądowaniem. Paliwo na ukończeniu, proszę o sprowadzenie. November X-ray Alpha. November X-ray Alpha zbliżanie, zrozumiałem. Przyjmijcie kurs na Papa November Oscar, utrzymujcie 500 metrów naciśnienie lotniska. Na Okęciu widzialność 600 metrów, widzialność na pasie 800, mgła... November X-ray Alpha nie wylądował na Wrocławiu z powodu tych warunków atmosferycznych. Ciśnienie lotniska 51,3. Proszę przygotować awarii na lądowanie. 6. Tak rozumiem. Do straży sanitarny na resztkach paliwa ląduje. Okej. Na 3-3 ląduje. Kurs 310, wysokość 500 metrów. November X-ray Alpha. November X-ray Alpha precyzyjny, zrozumiałem. Utrzymujcie kurs 310 i 500 metrów. Jak mnie słyszycie? Słyszę na 5, Alpha. Nie odpowiadajcie na dalsze instrukcje. Wypuśćcie i zablokujcie podwozie. 7,5 miry do punktu przyziemienia. Kurs 310 stopni dobry. Zbliżacie się do osi centralnej z prawej strony. Możecie lądować. Wiatr z kierunku 290 stopni, 11 km na godzinę. Pas wolny. Wszystko jest okej. Oczywiście. Przecież wiem. Do punktu przyziemienia, skręcie w prawo, nowy kurs 320. 320, nowy kurs, utrzymujcie obecną wysokość. Kurs 320. 6,5 mili do punktu przyziemienia. Jeszcze 3 stopnie w prawo, nowy kurs 323. 323, nowy kurs. 6 mil do punktu przyziemienia, kurs 323. Kurs dobry. Dochodzicie do ścieżki schodzenia. Za chwilę rozpoczniecie schodzenie. Skręćcie w prawo 2 stopnie, nowy kurs 325. Zanik ten. 5,5 mili do punktu przyziemienia. Rozpocznijcie schodzenie dla utrzymania 2,5 stopniowej ścieżki schodzenia. Kurs 325. Agonia, słyszysz? Cicho. Kurs dobry. Obecnie zaczęliście odchodzić w prawo od osi centralnej. Skręćcie w lewo, kurs 310. Jeszcze w lewo na kurs 300 stopni. Kurs 300. W dalszym ciągu 50 stóp za nisko. Odchodzicie cały czas od osi centralnej, natychmiast w lewo na kurs 290. 290, nowy kurs. 1,5 mile od punktu przyziemienia na ścieżce. Skręćcie w prawo, nowy kurs 320. Dochodzicie z powrotem do centralnej. Jeszcze 5 stopni w prawo, nowy kurs 325. Na ścieżce. Skręćcie jeszcze 5 stopni w prawo, nowy kurs 330. Jak u ciebie? Zbliżacie się do osi centralnej? Na centralnej. Oddycha. 1 mila do punktu przyziemienia. Kurs 330, dobry. Na centralnej? Na ścieżce.
3/4 mile do punktu przyziemienia. Na centralny. Piastuk poniżej ścieżki. Kurs dobry. Powracacie na ścieżkę? Na ścieżce. Jesteście na osi centralnej. Kurs dobry. Zbliżacie się do świateł podejścia. Widzę pas. Kurs dobry. Nad światłami podejścia. Zbliżacie się do pasa. Nad progiem pasa. Nad pasem. Podejście zakończone. Dziękuję. Alfa, wieża, lądowanie 08. November X-ray Alfa, przerwa pracy silników, pozostają na pasie. Proszę o ściągnięcie samolotu, przyślijcie karetkę. Co się stało? Wylądowaliśmy. Dlaczego nie kołujemy? Koniec paliwa. Gdzie karetka? Miał zanik tętna, podałam strofantynę w glukozie. Mieliśmy kłopoty w locie. Tak. Kroplówka zdjęta pół godziny temu. Dobrze, dziękuję. Tereso, no. Mamy jeszcze dyżur. Uspokój się. No, poszło ci bardzo dobrze.